niż... Wow, co ty zrobiłeś? Nic nie zrobiłem. Jak to nic nie zrobiłeś? Nic nie zrobiłem. Jak nic nie zrobiłeś? No, nie gadaj. Co ty, jak to nic nie zrobiłeś? Mieliśmy to zniszczyć, nie? Widzowie, słuchajcie, dzisiaj lecimy na kolejne fazy z tym mega potworem Witherstormem i będziemy go niszczyli, totalnie niszczyli. Zainspirowaliśmy się waszymi komentarzami pod ostatnim odcinkiem. Ja może wezmę to jedno TNT. On wcześniej przed odcinkiem po prostu zdobył te wszystkie itemki, które tak, tutaj teraz wcześniej widzicie, przed nie? odcinkiem nic nie widzieliście, że włączyłem sobie creative nie, na chwilę. Nie. To się wam tylko zdawało. Tak, to się wam tylko zdawało. To wyobraźnia. Tak, to i tak będzie wycięte w każdym, tak, albo inne. To i tak będzie wycięte. Nie wiem, jak ty to wytnie, że okej. Okay. To co, przechodzimy do zespełnienia naszego kolegi tutaj? Tak, tak, spełnujemy naszego kolegę, a my w tym momencie będziemy robili co? Portal do Nether musimy zrobić i zdobyć ten. To może zróbmy portal, zanim go zespełnujemy? Co? Łatwo będzie zejść pod ziemię, no spokojnie. What the hell? Okej, dobra, no to takie pussy trochę jest, ale nie będzie. Trochę tak pussy, ale... bo co mnie... A, dobra, to spadłeś mnie uderzyło. Po prostu upadłem i się zastanawiałem, czemu dostałem damage, nie? Dobra, w momencie, kiedy on się spawni, ja byłbym za tym, żebyśmy zaczęli schodzić do podziemi i szukali od razu obsydianu. Okej, dobra, Mortko. No. Możemy też ewentualnie... A gdzie ty jesteś? Poszedłem w drugą stronę. Tutaj na dół. Jestem przy dyniach. Aha. Tak, aha. Tu. Co to znaczy tu? Jak ten Witherstorm patrzy się do przodu, to idź na jego prawo. Aha, na prawo, no, dobra. Na prawo. Tu na są konie. Prawo. Tak, są konie. O, widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzę cię. Widzisz mnie? Dobra, widzę cię. To kopiemy w dół, Lecimy, szukamy obsydianu. Ale nie kopię się w dół. Nie wiesz, że się nie kopię w dół w Minecrafcie? No. O, jest jakieś zejście. Nice. Ała. Pipiu! Tam coś wybucha. Nie mamy pochodni! Jest ciemno jak w dupie! Widzowie, nie patrzcie na to, że tam się wyświetla teraz jakiś tryb kreatywny. To jest wszystko kłamstwo. Nic się im nie wyświetliło. To się wytnie. Tak, to się wytnie. To się wam wytnie wszystko. Popatrz, jak ja jestem użyteczny. Ty idź mi z tym swoim żelaznym kilofem. Zobacz, jaki ja mam mega potężny 30-centymetrowy kilof diamentowy. Zobacz, jaki on robi rozpierdziel tutaj totalny. A wiesz, że byłoby śmieszne, jakbyśmy teraz padli do lawy. No, cicho, to byłaby najgorsza możliwa akcja, jaką byśmy mogli teraz odwalić. No. Już jesteśmy na... Okej, dobra, dobra. Szukamy obsydian, no rozdzielamy się. Ty kop tam, ja kopię tutaj. Aha. Jak usłyszysz ten lawę, no to mnie wołaj. Okej. Okay. Czy ja mam to TNT? Mam to TNT. A po co się to TNT? Żeby zrobić super bombę i z tej bomby zrobić formida bomb, żeby go rozsadzić. Wow. I to jedna taka bomba wystarczy, żeby go wysadzić? No. Ale fajny Minecraft na modach! Kopanie czarnego syfu w kopalni 2/4/7! Uwielbiam to robić wraz z Chakenem! Zawsze po nagrywkach, jeżeli już nie nagrywamy Minecrafta, to idziemy sobie do kopalni i kopiemy sobie w międzyczasie, między nagrywkami oczywiście. To tak lubimy spędzać swój wolny czas właśnie na tym. O! Co? Aż mnie podniosło do góry. Podniosło cię aż? No podniosło, ej, on się zaczął drzeć. Czemu mnie podniosło? On mnie nie zacznie wciągać tutaj, nie? Przez te kopalnie. Nie wiem, jak to jest pod ziemią. A bo to jest... Ale słyszę go nad nami. On jest taki bardzo duży? Czy on jest tylko taki duży? Jest dosłownie w tym momencie, gdzie skończyliśmy. A, okej, okay, to jest taki dość duży. Ja tak słyszę, jakby on się tu chciał dokopać do mnie? Też tak słyszę, jakby chciał się do nas dokopać. To jest możliwe, żeby on tu się wkopał? Właśnie nie wiem. Czemu nie zrobiłeś wiaderka z wodą? Powinniśmy sobie... Spokojnie, znajdzie się żelazo po drodze. Aha, ja rozumiem, że ten... Dodaliśmy sobie diamenty, tak? Diamentowy set, strzały, rakiety, elytrę, ale wiaderka nie dodaliśmy sobie. Na wiaderko musimy zapracować. I obsydian tak... Ja nie wierzę po prostu. Ej, lawę znalazłem! Masz lawę? Mam lawę. Rozkopię tutaj wszystko to. Dobra. Ej, ja ci mówię, że on... Ciekaw jestem, czy on czasami nie pożera tego świata nad nami i tak robi taki tunel do nas bezpośrednio. Ej, robił tunel, to ja bym się obsrał. Bo on ostatnimi czasy podążał za nami, nie? On podążał za nami cały czas, więc możliwe, że podąża za nami, bo nie byliśmy pod ziemią wtedy na tym etapie. Więc ciekaw jestem, czy czasami teraz właśnie nie dokopuje się do nas. Ciekawe, kogo weźmie na... Ciekawe, kogo weźmie.
bo ciebie uwielbia wtedy. Aha! No, aha! No, aha! No, aha! No! Ja wejdę po prostu. Ty, a może on zeżarł wszystkie nasze surowce? Może on tylko żelazem się żywi teraz i dlatego nie ma żadnego... Ja, no to jest teraz poziom taki mega hard. Ej, naprawdę tu nic nie ma. Ej, naprawdę my jesteśmy za... nie ma żelaza? Serio? My jesteśmy za głęboko, moim zdaniem. Wydaje mi się, że żelazo trochę wyżej jednak występuje, nie? Możesz trochę podkopać do góry, ja też tak zacząłem. No, no tylko to... żebym, kurna, nie trafił na jakąś dziurę, która mnie odsłoni, nie? A nie, no aż takich dużych dziur chyba nie ma, nie? Nie, no dziury to mocny chłop robił. Chłopco dziury robił w Minecraft. Ej, żelazo! Masz? Znalazłem żelazo! O, jest, o, jest. Wiedziałem, wiesz, że to... wiesz, czego my nie mamy? Nie mamy drewna. No, widziałem to. Nie widziałeś nic. Ja nie wierzę, że my szukamy drewna, znaczy szukamy żelaza, a on se doda drewno, bo nie mamy drewna. Czakę, ty cholerny oszuś! Tylko workbench, nie? Tego nikt nie musiał widzieć. Ej, widzowie, ja jestem uczciwy. Jak możecie zobaczyć u mnie, ja ani razu nie oszukiwałem. Ani razu. A gdybyś był uczciwy, to byś nie przyjmował ode mnie tego. Zamknij się. Wodę, tak, trzeba. Aj, to. Dodaj źródełko i udawaj zaskoczenie, jak je znajdziesz. I nie wcale, żeby to tak było widać u ciebie na połówce, jak ty je dodajesz tam, nie? To źródełko. Ciii, nie musi nic wiedzieć. Ty patrz, znalazłem źródełko. Takie obok tego, widzisz, obok lawy, sobie tutaj było. Kurde, zaskakujące, skąd ono się tutaj znalazło? Ja nie wiem, ja nic o tym nie wiem. Ja znalazłem też drewno po drodze. Aktor roku. 7 żelaz znalazłem. Na wiaderko starczy. Znalazłeś? Jej, będziemy mieli wiaderko. Ale czad, ale sztos. Ej, ja wiem, czemu ty mi dałeś ten diamentowy kilo, bo chcesz, żebym kopał cholerny obsydian. O nie. Skończ. O nie. Zdaje ci się. O nie. Ty mnie chcesz wykorzystać do najdłuższej roboty na świecie. Ile potrzebujemy tego obsydianu, żebym nie musiał tu spędzić resztę życia? 8. Aż 8? A spróbuj postawić krzywo ten portal, żebym go musiał naprawiać potem. Aż mnie korci trupie. Specjalnie mi skliknąć, że postawię. Ale mnie korci, żeby ci tak moim mieczem wypróbować jego ostrość normalnie, nie? Ile ci obrażeń zada. I kopali, i kopali. Kopali i się nie dokopali. Aż się normalnie zesrali. W sumie takie stranko po kawie jest dobre. Co? Co się dzieje z jego dźwiękiem? I don't know. Ej, uspokoił się teraz. Ale on tak dziwne dźwięki wydaje. Bardzo dziwne dźwięki wydaje. Ła! Kurna! Gnoju! Skupiam się na budowie portalu, a ty mnie bijesz? Ja testuję mój łuk i no, działa. Nie chcę cię... Nie mamy flintu? Spokojnie, mam krzemień. Zobacz. Masz krzemień, ale nie chcę cię... Mam żelazo. Chyba musisz wykopać więcej. Dlaczego? Przecież jeden trzeba na to. Ale musisz wykopać więcej, co najmniej dwa jeszcze musisz mi wykopać obsydianu. Bo tu żeś krzywo postawił, po co ten tu żeś postawił? Ja... Ej nie, no teraz to ty żeś celowo zrobił, nie? Zrobiłeś to celowo. Zrobiłeś to celowo. Obsydianu, kurde. Przecież 8 powiedziałeś, że potrzebujemy. A jednak 9, zrobiłem miscalculation. No to zrobiłem 9, wykopałem 9, no to tylko... wykop ten i idź po następny. No... One hour later. No chodź tu, mam te dwa klocki. Idę. Wiesz co, ja je postawię, bo tobie już nie ufam. Podpal nice. Mnie to. Pyk. Lecimy. Pyk. Musimy znaleźć blaze. Musimy je zaebać, żeby zrobić super TNT. I z tego super TNT formida bomba. Jej! Ale spawn fajny. Zarąbisty. To w którą stronę chcesz polecieć, żeby musimy znaleźć... Tylko, możemy iść tylko w jedną stronę. O, już słyszę je, już słyszę. Słyszysz blazy? Tak. A, nie blazy. Te takie, myślałem, że o te latające, bo ja tu w sumie to wiesz, rzadko jestem. No, te latające, więc... dobra. To czas latania nad lawą, nie wpadnij do lawy. Nie, że coś. Nie, ale ja... A, czemu nie działa mi... Aha, bo ja mam pochodnie. Okej. Okay. Czemu to nie działa? O! Ej, nie, ja może będę przy portalu, co? Zapamiętaj... Tutaj, chodź. Tu już mamy fortecę, mordo. Nad tobą, tu. Tylko się cię rozpi.
Dobra, my god. Szukamy blaze'ów. Dobra, wiem. Ty, zrobię nam po tarczy, bo one nas będą bić, nie? No, mocno. Jej, forteca! I to jest pierwszy raz w Minecraft, kiedy ja znalazłem tak szybko fortecę. Serio? To jest twój pierwszy raz, kiedy znalazłeś fortecę? No tak! Nie, no znaczy... Musimy znaleźć spawner blaze'ów. Wiem, o co chodzi. Zabić kilka, żeby zrobić blaze powder. Czemu w pomieszczeniu pada śnieg? Znaczy ja wiem, że to jest pył wulkaniczny czy coś. Tak, tak. Ale pada w środku. No, bo tak jest zaprojektowany, nie? Ej, znalazłem blaze'y! Znalazłeś blaze'y? Kozacko. Tak, chodź do mnie, tutaj. Popatrz, jaki jestem kozak. Patrz, jaki jestem kozak. No, pochwal mnie. No, jesteś kozak. Jestem kozak. Wow. Ale jestem kozak. Nice. Widzowie, piszecie w komentarzach Sharikan kozak. Tu jest, o, tu jest spawner. Spawner! Zajebiście. Spawner! Naszego o, już się dwa zespawnowały. No i co mi wchodzi w... No i co mi wchodzi w celownik, no? No bo chcę ich bić, nie? A łap, co? Kto? Jak? Nie, jest tam ich kilku. No, bo się spawił. Mam życia! Ratuj mnie, mordo! Mordo, ratuj mnie! Zjedz. Ale jak mam... Ale trzech na mnie patrzy się, bliżej ich. Tylko mnie nie podpal. Zobacz, co straciłeś. Czy straciłeś coś, czy masz wszystko? Okej, mam wszystko. Mam wszystko. Mam. Jeszcze gacie tu masz. Gacie! Idealnie. Noszę je w sobie. I mam dwa blaze rody. Fajnie. Wow! Prawie mnie zepchnął, bym spadł, bo podskakiwałem akurat. Dobra, chyba mogę już się pozbyć tego spawnera, żeby nam nie przeszkadzały. Nie! No i dlaczego? No bo jak będzie nam brakowało i trzeba będzie się tu wrócić, to właśnie zjebać. Mamy wystarczająco. Mam już co najmniej 12 tego powderu. Masz tutaj to gówno jeszcze, weź sobie te dwa. Ej, ich tu jest więcej! Muszę rozkminić. No, ewidentnie jest ich tu więcej. Wow, jakie koko jumbo, co to jest? Czemu oni taki ty karabiny mają? Ej, bo zaraz będzie tutaj bardzo trudno wyjść z tego piekła. Gnoju! No odkopałem cię, bo widzę, że byś nie zaczaił chyba i byś umarł tam po prostu. No słyszałem, jak mnie coś bije. Żwirek miałem przy sobie. Musimy zabić symbiot i mieć co najmniej 4 TNT. No. To musimy się wrócić, bo już wszystkie potrzebne rzeczy mamy w tym. Tak. Wow! Ej, co to za dźwięk był? Wither sickness. Jest, mamy to. Mamy piątą fazę, mordo. Tak? Dlaczego? Tak, chłop się już zmienił. I teraz będzie się pojawiał symbiot, którego będziemy musieli zapierdzielić. Okej, to chodźmy stąd. Potworek mruczy. Bo jest TNT, potrzebujemy piachu. Musimy znaleźć piach. No to idziemy na górę. To musimy jakoś lecieć na górę. Pamiętaj, że Wither sickness, no zmniejsza nam, będzie nam zmniejszał HP. Co ty gadasz? No. A to ty jesteś zarażony, ja nie mam na przykład tego gówna na sobie. Nie masz Wither sickness? Nie mam. No to ja mam. O, czyżbym w tym odcinku raczej ciebie jednak wolał zabić? I don't know. Chyba się przerzucił na dietę kurczakową. Musimy się jakoś wydostać, ała, na górę. No. O, jest już tutaj to. Ziemia. Jest już tutaj to. Ziemia, zasko. Ziemia. Zabij się. Jesteśmy już przy powierzchni. Jesteśmy już blisko. Pimpuś, idziemy cię nakarmić. No kurde ty, no to był fałszywy alarm z tą ziemią wcześniej, nie? Ja myślałem, kurde, że to... Co jest? Możliwe, że my się wykopujemy w górze. Ja też tak myślę, że tak jest taka opcja. No bo już jesteśmy na poziomie 80. Ej, ale to dobrze, bo będziemy go z góry widzieli. 1 hour later. No nie! Jak to jest możliwe w ogóle? Czy my jesteśmy... My chyba jesteśmy w jakiejś górze. W dupie jesteśmy. Zajebiste te góry są. No to kopmy na wprost po prostu siebie w takim wypadku. No pół odcinka chłopy będą wydostawać się z solarnej dziury, nie? To jak ci dzień minął? Ha, fajnie, grałem sobie w Minecrafta i większość dnia spędziłem w kopalni, kopiąc klocki. Najpierw kopałem czakie czarne, potem trochę takie szare. Dla urozmaicenia czasami pojawiło się takie brązowe. Ogólnie super sprawa, bardzo lubię Minecraft, moja ulubiona gra. O, jest! Jest! Jest, nie, jesteśmy. Nie, lód! Nie, wciąga mnie! Wciąga mnie! Wciąga nas! Co robimy? Co robimy? Naciągnąłem kuszę. Ja się schowałem za lodem. A! Lód pękł! Chwila, podlecimy bliżej. Naparzać go! Jest, trafiłem! Jest! A jeszcze druga mnie wciąga! Mnie też! Dziabaj go! No trafiłem go na pewno! A! Mieczem go! Mieczem cię po ryju! No halo! Jak
jakim prawem ty przeżyłeś, a ja umarłem? Nie wiem, walnąłem go w oko. Wow, jak to kozacko wygląda. A, widzę jak lecisz. Dobra, to lecę za tobą, co? Dobra. Okej, okay, jedna... Musimy... On się patrzy na... O, bardzo tak, szybko tak. Wleci w naszą stronę. To co my mamy zrobić? Tymi. Fajerwerkami też możesz go rozpraszać. Aha, to tego nie wiedziałem. To czemu dopiero się dowiaduję w drugim odcinku o tym? Nie wiem, bo ja się dopiero w drugim odcinku o tym dowiedziałem, że fajerwerkami wszystkim co ten, co wywołuje dźwięk, go rozpraszasz. To dzwonkiem! Trzeba do villagerów i dzwonkiem napierdzielać po prostu. To go tak dezorientujemy, że wygramy tą grę. A w ogóle to czego szukamy? O. Piachu. Musimy zrobić TNT i musimy też znaleźć... To jesteś, koło ciebie jest piasek. A, bo ty pustyni Weaver's, szukasz. Ten, tak, poleciałem tu. Musimy znaleźć coś takiego jak Weaver Symbiont. Wow. Proponuję się rozdzielić. Tak, też jestem za tym. I teraz w tym momencie Sharikan poszukuje tajnego, zmutowanego zombiaka, dzięki któremu będzie mógł uratować świat. Czy mu się to uda? Możliwe, że tak, ponieważ potwór przestał go gonić, bo skupił całą swoją uwagę na czekanie. Więc mam chwilę wytchnienia. O ile mogę tak powiedzieć. Ja nie wierzę w to, że nie spełni się ten stwór nigdzie. Dlaczego, gro, jesteś taka okrutna? Okrutna i okropna. I pająki, i endermany się spawnują. I wszystko się spawnuje. Ale tego, czego ja potrzebuję, tego oczywiście nie mam, bo po czemu by się miało spawnować przecież, prawda? Ja pierdziele. Jakbym miał bez elytry podróżować po tym świecie i eksplorować go i szukać tego symbianta, to by było niemożliwe po prostu. Idę zjeść ciastko, głodny jestem. Later. Halo? Halo? Nie? Nie ma go? Ja pierdzielę. A few moments later. Cześć, mordo! Co tam? Ej, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, nie? Bo ja wiesz, przeglądałem sobie, szukałem tego mobka, tej anomalii całej śmiesznej, nie? I tutaj, o, tu, dokładnie w tym miejscu. Zobacz na to, nie? Tutaj, wejdź sobie w krzaki. Patrz, co jest w krzakach schowane. O kurna, ktoś tu schował jajo pod tytułem Weaver Symbion Spawn. Akurat tego mobka, którego cały czas szukaliśmy przez ostatnie kilka godzin, mamy w końcu... Ty nie masz efektu, a nie, masz efekt na sobie Weavera chyba. Mam. Tak, masz. Mam, ostatnio się pojawił. No to jajko to może użyjmy go, bo zaraz ten potworek pewnie tu przyleci i nas zje. Może tak będzie lepiej, żebyśmy go zarąbali, nie? Ale żeby nie było, że nas tutaj zarąbie. On nie wciąga. A ja nic, fuck? Nie mogę nic zrobić. On mnie czaruje, ale nie czaruje. A nie, to jego się nie da zabić strzałami, pamiętasz? Od niego się odbijały strzały. Trzeba w tył pleców, w ataku, ja od... Co się z nim stało? Uderzyłem w plecy mu! Czekaj. Teraz mnie wciąga! Nie mogę strzelić w plecy! Idź w plecy mu szczel! Czekaj, bo on teraz czaruje, to on teraz chyba od... ma pole siłowe. Właśnie o, i teraz nie. Spróbuj, teraz spróbuj strzelić w niego w plecy. O! Co trafiłem to jakiś... Dobra, on jakiś... Siłowe. On jakiś... A! Ile on damage'a zadaje! Żryj! On jakiś te pułapki przywołuje albo coś. I jeszcze te creepery zaczął. I inne rzeczy. Uważaj, bo zaraz powybucha tu wszystko. Właśnie widzę, co tu się dzieje. Klepaj go, ja biorę mopki na siebie. Dobra, wpadło. Gincie mędy jedne społeczne. A, i dobrze, i wysadził się w powietrze, w pizdu. Klepie go. O, już mało życia mu zostało. Tak. Już jesteś byle za blisko. Lecę w powietrze. What the fuck, czemu ja lecę w powietrzu? Ja nie mogę do niego podejść, bo on mnie odpycha. Nie! Gdzie on jest, nie jest? Frajerze, no. Trafiłem go. Trafiłeś go? Zabiłem go. O. Nie zabiłem go, co mu się dzieje? Ej, bo on coś złe on robi chyba, rzeczy. On chyba umiera. Ale to musimy się oddalić, czy coś? I don't know. Bo to... Jest, mamy książkę. Trzeba to wziąć. No! Trzeba jeszcze zrobić ja go zabiłem. TNT, nie? Dobra, mam. Lecimy stąd, bo słyszę, że frajer się zbliża do nas, nie? No, jego poplecznika załatwiliśmy, no to chyba będzie zły. Ja bym nabrał dystansu, choć lecimy w tym kierunku. Okej. A zauważyłeś, że byliśmy w ogóle w wiosce? Tak, taką miejscowę znalazłem. Zaraz zostanie zniszczona.
Dobra, teraz muszę wykraftować kilka TNT. No. Jak nie będziemy mieli wystarczająco TNT, to będę potrzebował piachu. TNT mam piasek. Dwie sztuki. Jak ci trzeba więcej, to mów od razu, to ja polecę po niego, nie? Nie, mam. Tak, masz wystarczająco dużo? 4 TNT mam. Okej. Okay. To wystarczy na bombę? Mam super TNT, dobra. Jako, że już mam super TNT, okay, musimy wykraftować Formida Bomb. Kurna, jak się kraftowało Formida Bomb? Nie wiem, panie YouTuberze, proszę zobaczyć na Wikipedii albo gdzieś tam. Nie wiem, czy potrzebowaliśmy do tego gunpowderu. Mieliśmy dużo gunpowderu, bo pamiętam, że znaleźliśmy chyba w Netherze. Ale go zużyłem przed chwilą, kurczę. A to jeszcze więcej potrzebujemy? O, tak, matko jedyna. Może popolujesz na te, na wiesz, creepery. Ile ci go potrzeba? Potrzebuję 4. No dobra, no to niech będzie. To się spotykamy tutaj. Znaczy, potrzebuję 3, bo jeden mam. Szukamy creeperów, szukamy. Dziwne, że ja nie jestem chory. A no mówiłem, żeby się zabezpieczać. Mówiłem, żeby się zabezpieczać przed stosunkami z obcymi. Jakimi stosunkami z obcymi? O czym ty pieprzysz? Międzynarodowymi, no a jakimi innymi, no? No nie ma żadnych creeperów, nie? Bez kitu. I widzę jednego. Wow, to mam nadzieję, że wypadnie z niego 4 sztuki, a akurat gunpowdera. Jest drugi przy nim. O, i zaraz się okaże, że całe statko nagle znalazłeś. No Phantom mnie atakuje. A czemu mnie nie atakują, skoro ja też nie spałem tyle, co ty? Nie wiem, jesteś zbugowaną postacią w tym świecie. Ja jestem zbugowaną postacią. Potrzebuję jeszcze jednego creepera zapolować, mam 3. Jestem zbugowaną postacią w tej grze. Tak, bugi, jesteś bugi, zbugowaną bugi. Postacią w tej grze. Jesteś... A... Co po ty? O, też jest! Znalazłem jednego! No w końcu! Dobra, to teraz tylko, żebyś nie wybuchnął mi tu od razu. Mam! Dobra, mam, stary! Mamy, dwa mamy. Mi poleciały! Spotykamy się przy tym. Przy tym. Przy workbenchu, tylko gdzie on był? Gdzieś na górze. O, widzę cię! Dobra, lądujemy. Mam Formida Bomb. Wow! F-bomb! 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 Ej, to odlicza w moim ekwipunku. Co ty, ile mamy? Tak, 590 sekund mamy. O kurde, ej, to ten no, dużo tego czasu mamy. To musimy do niego podlecieć i wysadzić to przy nim. Jak tam się zapowiada nasza misja samobójcza, Chaken? Znaczy twoja, zajebiście, bo... lecę do niego, kurwa! Lecę, stop! Kurde, prawie lecę! Wciąga mnie! Dobra, zajmij nie, go. Nie, nie jest! Jak to zajmij go? Co to znaczy zajmij go? Pomógłbyś mi jakoś! Czekaj! Houston! Tyk. Przestań się na mnie patrzeć! Odpaliłem! Będzie wielkie bum! Jak będzie bum? O! Patrzy się na bombę! Zaraz wybuchnie to! A gdzie się spotykamy w takim razie? A! Znowu mnie wciąga! Na tej górce! Nie wiem ile to ma się odpalać, nie? Aaaa! Wciąga mnie! Co ja mam zrobić z tym? No umrzyj! Jest! Jest! Gdzie ty jesteś? O! Buchło! Ale co się stało? Oh shit! No właśnie to wybuchło, ale on jakby żyje sobie dalej. On to powinien wciągnąć? No? To on musi mnie wciągać wraz z tą bombą chyba. No to mówię, że musisz się poświęcić, nie? Nie możesz tak zostać sobie, wiesz... Co chciałeś przeżyć? Ha! Ja trzymam za ciebie kciuki jak coś, pamiętaj. Fajnie. Chaken, dasz radę! Czy on cię już zaczął wciągać? Tak, widzę. Mnie wciągać. Dasz radę, mordko! Wierzę w ciebie! Nie mogę go wysadzić tak o! Muszę go postawić! To postaw klocka mu na ryju! That's what she said. No tutaj jest bomba, frajerze! No bo góra mu zasłania! Akurat żeś postawił ją w takim dupowatym miejscu. Ej, wciąga! Wciąga bombę! Wciąga bombę? Wciąga! Ale... Zwolnęło go! Wow! Oj, teraz dziura jest! Ej, patrz, on spada! A tam jaki krater powstał w ogóle! O kurde, czy nam się udało? Czy my go pokonaliśmy? Chyba tak! A, się przewrócił! Oj, kto się wyrąbał? Oj, na rowerku! Idziemy do niego, musimy zniszczyć ten command block, który on tam miał. Tak, mam kill off nawet. Ale fajny krater powstał, nie powiem, podoba mi się. Bardzo wielki krater powstał. Duża dziura, jak do dupy. Widzę ten command block, mi się już fajerwerki skończyły, praktycznie. Widzę go, i lądujemy, wow, co ty zrobiłeś? Nic nie zrobiłem? Jak to nic nie zrobiłeś? Nic nie zrobiłem! Jak nic nie zrobiłeś? No kurwa, nie gadaj! Co ty, jak to nic nie zrobiłeś? Mieliśmy to zniszczyć, nie? No kurwa, nie gadaj! Umowy rosły dodatkowe głowy! Co ty gadasz? No. Co tu się dzieje? Mam 10 FPS-ów! Jeszcze nie do tego wciąga, frajer! Mnie też wciąga! No większego matka nie miała! No ja... coś...
Nie gadaj, że jakiś... jeszcze jest więcej. Jakiś puścił mnie. O, mnie też puścił. Dobra, odlatuję. Staram się stąd odlecieć przynajmniej. Jaki on ma zasięg w ogóle. Teraz te pierścienie, co wokół niego wirują. Widziałeś, jakie to ma duże? Fuck. Ej, no kur... Nie gadaj, że jest tego więcej. Ja pierdzielę. To bracia i siostry. To na kolejny odcinek? Czy spróbujemy coś jeszcze z nim zrobić? To następnym razem. Dowiemy się. Ja moi kochani pierdziele. Widzowie, czekajcie na trzecią część. The Wither Storm. Sharikan i Chaken. Oczywiście łapka w górę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Do usłyszenia.